Jakkolwiek bym nie wierzył w serialowy The Last of Us i tandem Neil Druckmann i Craig Mazin, który odpowiada za ten serial, miałem pewną obawę. I być może wy także. Bałem się, że ten pierwszy odcinek był wybitny. Ale to było najlepsze, co ten serial ma do zaoferowania. A każdy kolejny odcinek zaniży poziom. I drugi odcinek zawsze jest takim testem, kiedy nowy serial ma świetną premierę. To jest takie, sprawdzam. I wiecie co, po obejrzeniu tego drugiego mogę śmiało powiedzieć, chyba nie mam więcej obaw. Ten odcinek nie tylko buduje na najmocniejszym elemencie odcinka premierowego, czyli mocnej, dojrzałej narracji bez kompromisów, jest bardziej zwarty i pokazuje, jaki potencjał wizualny drzemie w tej serii i dopiero prawdopodobnie zostanie uwolniony, i pokazuje też, jak budować prawdziwą grozę. Jestem zachwycony drugi tydzień z rzędu. Tak cieszę się, że mogę powiedzieć, jestem zachwycony, i zapraszam was do mojej krótkiej recenzji opartej na impresjach i przemyśleniach, ale jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka drugiego, to przerwijcie oglądanie tej recenzji i nie psujcie sobie zabawy, bo będę mówił o tym, co dzieje się w epizodzie. A przy tym dziś o godzinie 21, tak jak tydzień temu, spotykam się z moimi przyjaciółmi i na vlogu będziemy również dokonywali dogłębnej analizy odcinka, która potrwa pewnie godzinę, półtorej. Zapraszam. Zanim przejdę do tego, co sponsorowało ten odcinek, efektów specjalnych, udźwiękowienia, oświetlenia, scenografii, charakteryzacji, to słowo o samym początku. Serial już po raz drugi używa dokładnie tego samego triku, żeby wziąć mnie z zaskoczenia i zaintrygować bardziej, niż bym tego oczekiwał, przecież znając grę. Akcja zaczyna się w Dżakarcie w Indonezji w 2003 roku, co jest nawiązaniem do tego, co słyszeliśmy w odcinku premierowym w radio, bo to tam zaczyna się cała epidemia i to tam jest zarzewie apokalipsy. I pomijając już fakt, że przez całą tę kapitalną 15-minutową sekwencję miałem wrażenie, że oglądam indonezyjską wersję Czarnobyla, wymieszaną z takimi filmami jak epidemia, jak wirus, to groza. Właśnie tak wzbudza się grozę, nie używając przy tym wulgarnych środków. Bo widzicie, to nie strzępki, które indonezyjska naukowiec wyciąga z ciała denata, są dla mnie przerażające. Tak strzępki, a nie, jak błędnie mówiłem w poprzedniej recenzji, pnącza, wyprowadził mnie z tego błędu mój przyjaciel Grzegorz, z którym zresztą robię analizy tych odcinków. Nie widok tego mnie przeraził. Przerażające było dla mnie przerażenie tej badaczki. I przeraziło mnie, gdy zimnym, ale bezradnym tonem na pytanie, to jakie jest rozwiązanie? To kiedy stworzymy szczepionkę? To jaki jest lek? Odpowiada, nie ma leku. To co mamy zrobić? Bombardujcie. Bombardujcie miasto, póki możecie. Ciary! Pamiętacie, że poprzedni odcinek zaczynał się od dyskusji między dwójką naukowców, spośród których jeden mówił, że w końcu trafimy na zagrożenie, z którym nie wygramy. To był trochę taki pierwszy wers, a początek tego odcinka to jest drugi wers i one fantastycznie się ze sobą rymują. Doskonale splątane, połączone, ale to jest nie wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Mąka. Pamiętacie, co działo się na początku pierwszego odcinka? Joel nie miał w domu mąki. Przychodzi Tom i mówi, gdzie są naleśniki. No, nie było mąki. Sara pyta, gdzie jest tort? Kupiłeś tort? No nie kupiłem tortu. A w tym samym momencie sąsiedzi wpierdzielali ciasto. Nie chcę zabrzmieć jak foliarz, ale it's all connected. Co za wstęp. Zastanawiam się w ogóle, czy za sprawą Craiga Mazina i jego, może tego, co wnosi do serialu, każdy odcinek będzie się zaczynał właśnie taką winietą, takim krótkim wstępem, który w jakiś sposób kontekstualizuje, chciałem powiedzieć, ukontekstawia, ale może być też kontekstualizuje apokalipsę, nie prezentując bohaterów, których znamy, tylko wprowadzając na przykład instytucje albo jakieś przypadkowe historie w 2003 roku, a może także później. Jestem tego bardzo ciekaw, zobaczymy. Ten odcinek to jest uczta dla oka i ucha. Scenografia, choreografia, efekty wizualne i udźwiękowienie. I jeszcze zdjęcia. Te ruiny budynków, w których budzi się Ellie na kępce trawy. Światło słoneczne, które przenika przez gruzy. Wygenerowane komputerowo przewalone budynki w Bostonie. Zewnętrze bostońskiego muzeum. I też Massachusetts State House, do którego zmierzają bohaterowie. Co też musi się kojarzyć wszystkim graczom i wszystkim fanom z tą samą lokacją z gry. Ale mamy też opuszczone autostrady, skorodowane auta, zalane budynki. Natura, która odebrała to, co jest jej. Tak charakterystyczny element tej serii. Boston nie jest już miastem ludzi. Boston jest miastem należącym
do grzybów i do matki natury. I to robi powalające wrażenie, to znaczy połączenie efektów praktycznych. No przypatrzcie się każdemu samochodowi, przypatrzcie się wnętrzom pomieszczeń, przypatrzcie się temu zalanemu lobby hotelowemu, do którego wchodzą bohaterowie. Z CGI, które widzimy w tle, czyli wszystkie te przewalone budynki, wszystkie te rozpadające się miejsca, zresztą ten Massachusetts State House, to są efekty wygenerowane komputerowo tak dobrze, jak wygenerowana była królewska przystań w Grze o Tron. I to wszystko jest połączone z prześlicznymi zdjęciami, kadrami i oświetleniem, a zaznaczmy, że reżyserem tego odcinka jest Neil Druckmann, czyli jeden z dwóch showrunnerów obok Craiga Mazina i także reżyser oryginalnej gry The Last of Us. Ale z tego pięknego świata, co prawda zniszczonego, ale wciąż pięknego, trafiamy do sekwencji najbardziej przerażających scen w odcinku i także najbardziej przerażających jak dotąd w serialu. You're not immune from being ripped apart. Scena z klikerami to nie jest po prostu odtworzenie tego, co działo się w grze, także w bostońskim muzeum. To jest przełożenie jeden do jednego gameplayu na język filmu. Skradanie się, ucieczka, paniczne liczenie naboi, odwracanie uwagi klikerów. Premierowy odcinek zachwycił tym, że był w stanie wziąć cutscenki z gry i przenieść je do serialu w formie scen dialogowych. Ale drugi odcinek idzie dalej. Drugi odcinek robi coś więcej, kompletnie zaskakujące i udane w swoim eksperymencie przeniesienie rozgrywki na sceny akcji. Schowa się za przeszkodą, skrada się powolutku, nasłuchuj klikerów, odwróć ich uwagę, przesuń się do kolejnej lokacji, w razie czego zacznij walkę szybko, spieprzaj, odwróć uwagę, schowaj się gdzieś znowu, wyciągnij pistolet, strzel parę razy, przeładuj i módl się, żebyś trafił. To nie jest tylko perfekcyjna charakteryzacja, która sprawia, że klikery wyglądają jeszcze bardziej przerażająco niż w grze. To nie jest tylko idealne odtworzenie scenograficzne tej lokacji, jakim jest bostońskie muzeum. To jest także choreografia, sposób, w jaki poruszają się ci aktorzy, po prostu wyginając się w taki sposób, dokładnie jak zrobili to animatorzy modeli postaci klikerów w grze. Do tego udźwiękowienie, klikanie, które służy za echolokację pozwalającą klikerom nawigować w przestrzeni, wprost wyjęte z gry. Ale nawet zapominając o grze, nawet zakładając, że moja mama ogląda ten serial, a tak właśnie jest, o czym jeszcze powiem potem parę słów na koniec, to po prostu broni się jako mistrzowsko zrealizowany kawałek horroru, kawałek kina grozy, który przywodzi na myśl fantastyczną dylogię Ciche Miejsce, A Quiet Place autorstwa Johna Krasińskiego. Interesujące jest też w tym odcinku fabularne wyjaśnienie rozbieżności między zainfekowanymi w grze, a zainfekowanymi w serialu. Bo okazuje się, że zainfekowani są ze sobą w jakiś sposób połączeni niczym makroorganizm, że pod ziemią biegną nawet milowe nici grzybni, może to są właśnie strzępki, które łączą ze sobą zainfekowanych, koordynują, co też fantastycznie pokazuje ta scena z dachu, kiedy widzimy na ziemi hordę zainfekowanych, leżących i chillujących, którzy robią meksykańską falę. I to też jest fajne, że odcinek pokazuje, że zainfekowani mają jakiś cykl życia. W jednym momencie Joel mówi do Ellie, że niektórzy przeżywają 2 miesiące, innym zdarza się przeżyć nawet 20 lat. A z drugiej strony, zanim wejdą do bostońskiego muzeum, to Joel, uderzając kolbą w grzybnie, sprawdza, czy ona jest już wyschnięta, czy się kruszy. Jeżeli tak, to zakładam ok, wszystko, co jest tam w środku, już dawno wymarło. Oczywiście jeszcze słów kilka o finalnej, emocjonalnej i ekscytującej scenie śmierci postaci Tess. Niezwykłe jest obserwowanie przez cały odcinek, jak Tess, grana przez bezbłędną Annę Torv, zmienia się z pragmatycznej cyniczki w idealistkę. Ona na początku, podobnie jak Joel, wątpi w to, czy Ellie faktycznie może być kluczem do zwalczenia infekcji. Kiedy wie, że już na pewno umrze, to każe Joelowi złożyć obietnicę. Tu już nie chodzi o akumulator, tu nie chodzi o broń, tu nie chodzi o zlecenie. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, żeby cały ten wysiłek, żeby jej śmierć nie poszła na marne i żeby śmierć innych ludzi również miała jakieś znaczenie, bo w pewnym momencie to jest ważny fragment. Tess mówi: Joel, te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy, może to jest szansa, żeby to naprawić. I następuje najbardziej magiczna scena, jaką do tej pory widziałem w tym serialu. Tess próbuje odpalić zapalniczkę, kiedy
horda zainfekowanych wbiega do hali budynku i jeden z zainfekowanych podchodzi do Tess i ją całuje. A strzępki z jego ust zaczynają ją, nie wiem, bardziej infekować? Poetyckie, przerażające i przejmujące, tak jak ten serial. Drugi bezbłędny odcinek, nie ma nic, do czego mógłbym się przyczepić. I kilka szybkich, luźnych spostrzeżeń na sam koniec. Absolutnie uwielbiam te subtelne, nienachalne mrugnięcia do wszystkich graczy, którzy znają gameplay. Dźwięki klikerów, design klikerów i nawet to drobne, urocze Break and Swim, kiedy Ellie widzi wodę. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważny dialog, który później powróci. Joel pyta Ellie, patrząc na panoramę miasta. So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this way. To powróci. Fani wiedzą kiedy. Jak bardzo będzie to piękne. Ale to właśnie najbardziej podoba mi się w tych easter eggach, czy odniesieniach, puszczeniach oka, że gracze je zrozumieją i się uśmiechną, ale ci, którzy nie grali w gry, nie będą czuli, że czegoś nie zrozumieli, coś przeoczyli. Dalej, uwielbiam sceptycyzm Joela i Tess, kiedy Ellie przekonuje ich, że z niej można zrobić szczepionkę. I Joel w zasadzie wyraża myśli nas wszystkich, widzów, którzy oglądali już setki filmów, seriali, gier o zombie, gdzie zawsze pojawia się postać, która może być szczepionką i mówi tak, 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 wiemy, 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 jesteś... Musieli słyszeć już to tyle razy, że to nawet nie robi na nich wrażenia. A w grze Joel i Tess kupili to znacznie szybciej. Punkt dla serialu. Podobał mi się też humor. Oj, podobało mi się, jak Joel i Tess siedzą i żują tą wysuszoną wołowinę beef jerky i Ellie ostentacyjnie wyjmuje ogromny sandwich z kurczakiem, z którego aż wylewa się majonez i musztarda. A oni siedzą i patrzą na to i mówią, skąd ty to masz? A on mówi, nie, no Marlene zrobiła mi wałówę. I moja absolutnie ukochana wymiana zdań między Joelem a Ellie, kiedy Ellie wchodzi do tej wody w lobby hotelowym, staje przy dzwoneczku, uderza w ten dzwoneczek, zaczyna prowadzić konwersację między sobą i Joel patrzy na nią i mówi, you're a weird kid. A Ellie na niego patrzy i mówi, you're a weird kid. Ach, Boże, ten serial ma serce na właściwym miejscu. Ten serial ma wystarczająco w głowie, żeby nie robić rzeczy, których nie powinien robić, bo jest adaptacją, ale które ma odwagę robić, żeby wzbogacić to, żeby dać nam, graczom, fanom coś więcej, a tym, którzy nie są nimi, żeby dać serial, który zapamiętają na zawsze. I wiem, że to się stanie już po drugim odcinku, mam tak wielką nadzieję, ale obiecałem wam pewną krótką historię z moją mamą. Napisałem do mojej mamy SMS-a, obejrzyj pierwszy odcinek The Last of Us na HBO. Czy wiesz, że to jest adaptacja mojej ulubionej gry? Wreszcie będziesz mogła zobaczyć historię, która zachwyciła mnie lata temu. I moja mama odpisała, obejrzę na pewno, bo wszędzie reklamują. Dziwne, że z gry zrobiono film. I napisałem, właśnie dlatego musisz to obejrzeć. Po czym dostałem później odpowiedź, obejrzeliśmy. Przerażający, ale fascynujący. Szkoda, że trzeba czekać tydzień. Tak więc a propos, kochani, do zobaczenia za tydzień na kolejnej recenzji, ale dzisiaj godzina 21, live analiza, którą będę prowadził razem z moimi przyjaciółmi. Na vlogu będziemy szli scena po scenie, dokładnie tak jak było w zeszłym tygodniu i będziemy analizowali cały odcinek drugi. Zapraszam was bardzo gorąco. No i pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku w komentarzach. Możecie zostawić łapkę w górę i sprawdźcie inne polecane przeze mnie filmy.